Dzień dobry, Sabina Wolter, Love Intimacy Coach. I witam na tym kanale i jestem Twoim wsparciem, przewodniczką i siostrą w tych rejonach, które są związane w Twoim życiu z seksualnością, kobiecością, potencjałem cielesnym, orgazmicznością, relacjami, wszelkimi emocjami, jakie łączą się z tymi aspektami. Jeżeli czujesz, że potrzebujesz, być może ja mam dla Ciebie odpowiedzi, których szukasz, albo zadam Ci takie pytania, które nakierują Cię na te odpowiedzi, których dla siebie potrzebujesz. Tak czy inaczej, jeżeli czujesz, że moja praca z Tobą rezonuje, zabukuj spotkanie ze mną. Ono jest do zabukowania w opisie filmu, a ja teraz przejdę do rzeczy. Na moim kanale bardzo często zapraszam do tego, żeby redefiniować te pojęcia, które zostały nam wkodowane razem z tym, jak byliśmy wychowywani, w tej kulturze, w jakiej wzrastaliśmy, ale też przez nasze doświadczenia i odczucia i wzorce, jakie dostaliśmy. I pojęciami, które naprawdę zachęcam do tego, żeby zajrzeć w nie i zobaczyć, co siedzi tak naprawdę w naszych emocjach, gdy o nich myślimy, to seks, relacje, bliskość, intymność, ciało, kobiecość, męskość. Te wszystkie aspekty są bardzo ważne dla każdego człowieka. I nawet jeżeli ktoś czuje, że nie, to nie jest dla mnie ważne, to jednak jest to w jakimś stopniu, gdzieś niżej lub wyżej, priorytet dla niego lub niej, ażeby to sobie dookreślić. I jeżeli gdzieś na liście Twoich priorytetów akurat takie aspekty są naprawdę bardzo nisko, to trochę się dziwię, że tutaj jesteś i to oglądasz i może po prostu zmień kanał, że tak powiem, bo ja tutaj będę prawić właśnie o tym. Skupię się dzisiaj na seksie. To jest jedna z tak istotnych rzeczy, jakie warto zredefiniować, a nawet często trzeba, szczególnie gdy pary trafiają do mnie i jest problem właśnie z ich życiem seksualnym, z tym, jak oni się czują w tym wszystkim. Gdzie bardzo często to są osoby, które już są na granicy niemalże akceptacji rozstania i może jeszcze coś zrobimy, zobaczymy, czy się w ogóle da. I zobaczymy, czy to nam przyniesie coś dobrego. I w tych procesach naprawdę trzeba pytać się siebie. Pierwsze dwie bardzo ważne rzeczy, o których trzeba się spytać siebie, to czy my chcemy być ze sobą w ogóle? Ale tak naprawdę, szczerze. Czy ja chcę być z Tobą, czy Ty chcesz być ze mną? Czy lubisz siebie takim, jakim się stałeś przy mnie? Czy Ty lubisz siebie taką, jaką się stałaś przy mnie? Czy jesteśmy dumni z tego, jacy jesteśmy ze sobą i przy sobie? Czy kochamy się? Jeżeli jest w Was ta wola, aby być dalej ze sobą, jeżeli czujecie, że jest w Was miłość, tylko coś Was zdystansowało. I jeżeli czujecie właśnie, że Wasze życie seksualne ucierpiało na tym, bądź stało się przyczyną tego czegoś, co teraz sprawia, że tak się właśnie czujecie, to naprawdę trzeba zredefiniować to pojęcie seks. Trzeba na to zerknąć trochę szerzej i z innej perspektywy, bo to, co bardzo często dostrzegam, i naprawdę bardzo ufam, że to doświadczenie będzie służyło Wam dalej, Wam, którzy to oglądacie. Bardzo często dostrzegam, że i u kobiet, i u mężczyzn w danej relacji, nawet jeżeli oni myślą, że wiedzą, kiedy mówią ze sobą o seksie, to tak naprawdę wcale nie. Mało tego, to pojęcie seks, w ogóle seks, ono się zmienia w zależności od tego, jaki mamy nastrój, jak się czujemy, od tego, ile stresu przeżywamy w ciągu dnia, od tego, co przeżyliśmy długofalowo gdzieś w przeszłości, czy może jest jakiś duży zasób napięć w pracy, albo przyszło na świat dziecko, albo któryś z Waszych rodziców choruje i trzeba się nim zająć lub nią. Te wszystkie aspekty przekładają się na życie seksualne, nie mówiąc już o takich rzeczach jak zdrowie, ilość snu, czy jesteśmy najedzeni, czy jesteśmy wypoczęci. To wszystko się przekłada na to, jak myślimy i co czujemy o seksie. I to nie jest kwestia jednej rozmowy. O nie! To jest kwestia ciągłego powracania do tych rozmów i redefiniowania tego na nowo, odkrywania nowych poziomów, ażeby dobrnąć do tego, który jest Waszym wspólnym. Bardzo zachęcam do tego, żeby usiąść naprzeciwko siebie. Jeżeli chcecie być ze sobą, kochacie się, chcecie znaleźć drogę do siebie i czujecie, że to jest ten poziom, który teraz jest konieczny do pewnie, nie lubię słowa pokonania, ale żebyście go wspólnie przeszli ze sobą, okay? To wtedy trzeba naprawdę usiąść naprzeciwko siebie i spytać się siebie, ej, co ty myślisz, kiedy myślisz seks? Co czujesz, kiedy myślisz seks? Jakie jest twoje wyobrażenie? I co myślisz, gdy myślisz o seksie ze mną?
lub co ty myślisz i czujesz o seksie w ogóle, swoim. To są rzeczy, które warto skonfrontować ze sobą. Bo okazuje się, że bardzo często, uwaga, to jest ciekawy pogląd, bo częściej kieruje się jakby to wszystko w stronę kobiet, że ona nie chce. No ale pytanie może warto czasami zadać, czy ona naprawdę nie chce seksu, czy ona nie chce tego seksu, który dotąd miała. I to jest już zupełnie inny rodzaj rozważania. I pewnie trzeba wynieść na tapet to, że no może ja akurat lubię seks, ale nie takiego, jaki miałam do tej pory. Seksualność ludzi jest pełna niuansów, jest pełna różnych kolorów i jest mi bardzo przykro, kiedy tak naprawdę konfrontując to, co się myśli o seksie, a to, czego się względem niego oczekuje, jest tak bardzo różne. Bo naprawdę, gdy dobija się do tych głęboko zakorzenionych, podświadomych przekonań, to najczęściej o seksie myśli się jak o akcie penetracji. Poprzez wzwiedziony penis w jakiś otwór drugiego ciała, aż do ejakulacji tegoż penisa i to jest legitny, udany, no, prawilny seks, okej? A tymczasem to jest taki wycinek, taki malutki wycinek tego, co seksualność, erotyzm, eros oferuje. Jest mi przykro osobiście, kiedy myślimy o tym w tak okrojony sposób. I uwaga, naprawdę większość z nas, szczególnie tych z nas, którzy kiedykolwiek trafili na jakieś treści pornograficzne, większość z nas tak myśli. Naprawdę nam się wydaje, że to jest ten obraz. Możesz się przekonywać, że nie, to jest kwestia tego, że to jest znacznie więcej, to jest szerzej i w ogóle. Ale jeżeli rzeczywiście tak jest dla ciebie, to zaproś do tego swojego partnera czy partnerkę. Zobacz, jak się w tym czujesz. Czy rzeczywiście tak właśnie jest? Są osoby, które rzeczywiście mają bardzo szerokie i takie pełne smaków przekonania na temat seksualności. To jest wspaniałe, tylko najczęściej jest tak, że te osoby, to nie jest tak, że one po prostu to miały. To było wypracowane poprzez to, że powoli odrzucało się i odpuszczało wszelkie iluzje, jakie stały na tej drodze. I to nie było proste. Wiecie, w dzisiejszym świecie nie ma czegoś takiego jak zdrowa seksualność. Jest uzdrowiona. A do uzdrowienia trzeba przejść przez punkt, którym trzeba zdać sobie sprawę, że czy ja faktycznie naprawdę myślę o seksie tak, jak mi się wydaje, że myślę. Czy ja dobrze komunikuję to, na czym mi zależy w seksie? Czy ja znam moje potrzeby? Czy jestem otwarta, czy otwarty na to, żeby poznać Twoje? W jakim stopniu jestem otwarta, czy otwarty na to, żeby spełniać Twoje potrzeby? Czy one i mi również sprawiają radość? Czy może staną się moimi? Jak się komunikuję i czuję w komunikacji z Twoim ciałem? Jakie to dla mnie jest? Czy mnie to buduje, czy z kolei ogranicza? Tam jest masa niuansów. Dlatego powtórzę to jeszcze raz. To jest istotne, żeby usiąść naprzeciwko siebie i spytać się, co Ty w zasadzie myślisz o seksie. Czy fakt, że go na przykład nam brakuje, albo Tobie brakuje bardziej niż mnie, lub mnie brakuje bardziej niż Tobie, nie wynika z tego, że być może nie chodzi o sam seks per se, ale o to, jaki on dla nas był do tej pory i nie unikamy seksu, tylko unikamy tego seksu, jaki mieliśmy. Lub unikamy tej całej roboty, która jest do zrobienia, żeby zbudować sobie taki, jaki kiedyś mieliśmy, ale nie wiemy nawet jak. No i warto zacząć właśnie od zredefiniowania. Jaki on w zasadzie jest? Z czym się kojarzy? Czy gdy myślę seks, to czuję się bezpiecznie, ufnie? I w takiej otwartości na zabawę i na transcendentalne doświadczenia? Lub po prostu przyjemne, tak po ludzku przyjemne? Czy może myślę, jest jakaś robota do zrobienia? Albo, to jest kolejny cel do odhaczenia? Albo, ja pierdzielę, jestem tak zmęczony czy zmęczona, niczego jeszcze? Lub, ona albo on ma ochotę. Przetrwam to. Cokolwiek to jest, ale naprawdę trzeba być szczerym i szczerą ze sobą. Trzeba, bo na fasadzie się naprawdę niczego nie zbuduje. Dlatego bardzo, bardzo ufam, że spojrzycie na to dla siebie i zredefiniujecie dla siebie, co to dla Was jest. Seks penetracyjny sam w sobie to jest naprawdę nieduży wycinek tego wszystkiego, co oferuje cała ta przestrzeń zwana erosem. Esther Perel bardzo błyskotliwie mówi, że seks to nie jest samo działanie, to nie jest samo doing. To jest przestrzeń, w którą się wchodzi. To jest miejsce i czas, z którego wychodzi się innymi. Jeżeli wchodząc w seks
wychodzimy tacy sami z niego, albo po prostu jest trochę odpuszczone napięcie. Czy naprawdę robimy to dobrze? Ja nie mówię, że seks na rozładowanie napięcia jest zły sam w sobie, ale jeżeli on jest jedynym tak naprawdę punktem w menu, to czy my jesteśmy tym najedzeni? Czy to nas syci? Czy naprawdę na dłuższą metę to jest to coś, czego pragniemy? Wiecie, seksualność w moim odczuciu i odczuciu tych kobiet i mężczyzn, z którymi już miałam ten przywilej pracować, to gdy uleczymy swoją seksualność, to seksualność w tym kontekście jest jak życie. Głodni cielesności, głodni seksualnej ekspresji, jesteśmy głodni życia i to życie bardzo obficie nas karmi z powrotem. Te osoby, które są bardzo zespojone ze swoją seksualnością, są spokojne, takie kochalne i kochane. Mniemuśne. One mają taką soczystą prezencję. Naprawdę chce się przebywać w towarzystwie takich osób. Te kobiety są magnetyzujące. Ci mężczyźni są tacy pociągający i jednocześnie tacy bezpieczni. I ma się też wrażenie, że nawet jeżeli te osoby się wkurzą, ale tak naprawdę wkurzą, to czujesz się przy nich naprawdę dobrze. Jest jakby okej. Ten ich wkurw wcale cię jakby nie dotyka. I pewnie bierze się to właśnie z tego, że tak jak dobrze czujemy się wewnątrz własnych ciał, tak dobrze czujemy się w relacjach z innymi ludźmi i w relacji z życiem per se. W każdym razie, no właśnie, podsumuję i spytam, czym dla ciebie jest seks? I co czujesz, gdy myślisz seks? Przyjemnych, głębokich rozważań, mniemuśności, soczystości. Do usłyszenia, do zobaczenia.